Serdecznie zapraszam na drugą połowę spotkania. Przypomnę, że Zagłębie Sosnowiec prowadzi 1-0 po bramce strzelonej przez Konrada Budka. Biegański. Biegański. Proszę kibiców o sportowy i kulturalny doping bez używania zbędnych wulgaryzmów. Trudne chwile dla Marcina Skrzeszewskiego. Kolejny atak Zagłębia. Dla Kotwicy. Rydzak. Danielczyk. Biegański. I przywrócił się tam Tomasz Bejk. Faulowany był. Przepraszam. Ale pięknie łapie Marcin Skrzeszewski. Kugiel do Danilczyka. Bejuk, Bejuk. I strzela! Jest, proszę Państwa! Jest bramka, ale co, sędzia? Proszę Państwa, spalony. 48 minuta. Jaki zawód na stadionie imienia Sebastiana Karpieniuka. Spalony i dalej przegrywamy. 0-1. A już cieszyliśmy się z bramki. Ale gramy, proszę Państwa, dalej. Ten mecz można jeszcze wygrać. Bejuk. Bejuk. Rydnak. Ale walczy tam zawodnik Kotwicy Kołobrzeg. Był tam faulowany. Ale jeden z zawodników Zagłębia leży na boisku. Łukasz Tumicz. Łukasz Tumicz schodzi z boiska. Będzie zaopatrzony za linią i z autu, w Zagłębie. Biegański, a i nieporozumienie z Tomaszem Rydzakiem. Pięćdziesiąta minuta spotkania. Rydnak. Rydnak.
A i niebezpiecznie do Tumicza. I od bramki Skrzeszewski. Daleko. Rydnak. Ale Tomasz Rydzak wykopał tę piłkę. Danijczyk do Biegańskiego i strzelał. Damian Kugiel. Ale było to zbyt lekko, aby zaskoczyć, a tym bardziej pokonać Szymona Gąsińskiego. Lisowski do Biegańskiego. Biegański, proszę Państwa! I jeszcze nieporozumienie. Ale tam była bardzo trudna sytuacja. Sierczyński strzelił, chciał wybić tę piłkę, ona się odbiła od Gąsińskiego i mamy rzut rożny. Jego wykonawcą jest Tomasz Rydzek. Jest tam Lisowski, Lisowski. Lisowski do Bejuka, Bejuk. Bejuk wybija tę piłkę Konrad Budek. Przy piłce dalej jest Kotwica. Michał Danilczyk i Skrzeszewski. 53. minuta spotkania. Soczyński, dośrodkowanie i Biegański. Czy Krzysztof Biegański? A mamy rzut rożny. Biegniusz Tomasz Rydzak. Mają do siebie pretensje zawodnicy Zagłębia. To była kolejna groźna akcja w wykonaniu Kotwicy Kołobrzeg. Tomasz Rydzak i pewnie łapie tę piłkę Szymon Gąsiński. Bejuk. Poznański. Danilczyk do Bejuka. Bejuk do Chruścińskiego. Chruściński jest tam dalej. Bejuk, Bejuk. I ładne dośrodkowanie. Jest tam Lisowski. Jakieś nieporozumienie. Trudno zrozumieć niektóre decyzje arbitra. Ale od bramki rozpocznie Szymon Gąsiński. Rydzak. Biegański do Kugla. Aut dla Kotwicy. Będzie wybijał Bartosz Soczyński. Daleko w kierunku Rydzaka. I próbował tam strzelać Jakub Poznański. I kontra, kontra, Mateusz Wrzesień. Co zrobi Mateusz Wrzesień? Do Dudka. Dudek do Araka, Arak.
interweniował to Marcin Skrzyszewski. 56. minuta spotkania. Kotwica Kołobrzeg przegrywa w przedostatniej kolejce 0-1. Krzysztof Biegański, ale wybija tę piłkę Marcin Sierczyński. Proszę Państwa, na pewno będziemy świadkami czegoś ważnego w drugiej lidze, bo droga do awansu przed Zagłębiem Sosnowiec. Rydzak walczy tam o piłkę. Ma tam pretensje Marcin Sierczyński. Zagłębie Sosnowiec, proszę Państwa, chce pewnie awansować do pierwszej ligi, a Kotwica Kołobrzeg walczy, puszcza nadal, przerywa z Kluczborkiem. MKS Kluczbork prowadzi to spotkanie, ale tam również to jest trochę niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o awanse do pierwszej ligi w górnej części drugiej tabeli. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po dzisiejszej kolejce. Ale jeżeli Puszcza przegra to spotkanie i my to przegramy, to dalej jesteśmy w grze. I za tydzień mamy mecz o wszystko. Soczyński do Biegańskiego. Biegański. Rydzak. Kruściński. Ach, było podanie. Bejuk do Berga. Piłka na trybuny. Trzymamy tempo. Danilczyk. I proszę Państwa, co będzie teraz? Aj. Lepiej poradzili sobie z tą piłką. Rydnak tam biegł. Przewrócił się w tej chwili, ale sędzia nic nie pokazuje. Lepiej poradzili sobie z tą piłką. Zawodnicy Zagłębia i w tej chwili mają kontrę. Nienkowicz. Matusiak. Uruchamia tam zawodników z przodu. Nienkowicz. Nienkowicz. A i Poznański wybija tę piłkę, ale dalej. Dudek. Poznański, Chruściński. Dalekie podanie do Daniela Kugla, ale opanowują tę piłkę zawodnicy Zagłębia. I 59. minuta. Dobrze zaczęliśmy to spotkanie. Bejuk. I nie było tam nikogo, kto by zakończył to spotkanie. Rydnak do Gąsińskiego i rozpoczyna Zagłębie. Out. I mamy zmianę. Krzysztof Biegański opuszcza boisko, a na jego miejsce wchodzi Mateusz Świechowski. Krzysztof Biegański. W jego miejsce na boisku pojawia się grający z numerem 77 Mateusz Świechowski. I popełnili błąd zawodnicy Zagłębia. Rzut rożny dla Kotwicy Kołobrzeg, który będzie wykonywał Tomasz Rydzak. Sześćdziesiąta minuta spotkania. Czy to będzie ten moment, proszę Państwa? Tak długo oczekiwany na stadionie miasta Sebastiana Karpieniuka. Jeszcze nie Świechowski. I to tylko formalność dla Szymona Gąsińskiego.
Kuściński. Kruściński. I Ninkowicz. Szybko sobie z tym poradził i trzeba konstruować to od nowa. Poznański, tam piłka mu się gdzieś zgubiła. Piękne zagranie Mateusza Świechowskiego. Ale trzeba próbować, to jest najważniejsze. Nie stać, nie przypatrywać się, nie szukać piłki, tylko po prostu próbować swojego szczęścia. Gramy z bardzo silnym przeciwnikiem. Było niebezpiecznie. Był tam Dawid Berg, ale piłkę przechwytuje Szymon Gąsiński. Sierczyński. Rydzak. Nie chciał tam faulować. Ale ofiarnie jeszcze dalej. Włączył się do tego Bejuk. Bejuk. Nadal przy piłce Bejuk. Świechowski. Ale opuściła ona ten... Opuściła na boisko, proszę Państwa. Out dla Kotwicy. Kuba Poznański. Konstruujemy kolejną akcję. Być może ta akcja zakończy się bramką, bo jak na razie atakujemy przeciwnika. Świechowski. I wykopana piłka. Ale niewiele z tego nam wychodzi. To już była któraś niemalże pod rząd akcja. Kotwicy Kołobrzeg pod bramką Zagłębia. Świechowski. I kontratak? Nie. Ale jesteśmy przy piłce. Lisowski. Berg, ale piłka została powstrzymana. Arak, Matusiak. Przewraca się tam zawodnik. Out dla Kotwicy. Proszę Państwa, do Rydzaka! Raj! Z pierwszej piłki. Nam tutaj z trybun, proszę Państwa, bardzo łatwo to oceniać, a tak naprawdę Kotwica Kołobrzeg gra bardzo ważne spotkanie. To jest duży stres, duże wymagania, duże oczekiwania i bardzo trudny przeciwnik. Świechowski, nie ma faulu, Rydzak. Rydzak. Soczyński. Poznański. Danilczyk, Lisowski, no i nieporozumienie, to chyba miało być do Mateusza Świechowskiego, który tam jeszcze próbuje zagrozić Szymonowi Gosińskiemu, ale to jest skazane z góry na niepowodzenie. Rydzak, aj! Za niski jest na tego rodzaju piłki zawodnik Kotwicy Kołobrzeg.
Przerzucił to skutecznie Matusiak, ale kotwica jest. Lisowski do Chruścińskiego, Chruściński daleko do Bejuka. Bejuk strzela! Piękny strzał! Piękny strzał Tomasza Bejuka. Obronił Szymon Gąsiński. Pomimo, że mamy kolejną bardzo dobrą akcję, odbijamy się od muru. I rzut rożny dla kotwicy Kołobrzeg. Odbijamy się od muru, kolejny rzut rożny dla kotwicy Kołobrzeg. Bronią dzielnie swojej bramki pomimo kolejnego ataku gospodarzy, zawodnicy Zagłębia. Chcą wygrać ten mecz. Dla nich to mecz na awans do pierwszej ligi. Piąstkował tam Gąsiński. Odepchnął zawodnika Berg. Danilczyk. Oj, wydawało się, że miał z tym strzałem problemy Szymon Gąsiński, ale obronił. Gotnica! 67. minuta spotkania, nadal przegrywamy 0-1. Sierczyński. Rydnak. Ładnie rozwiązują to. Wrzesień. I bardzo ładne zagranie Dalniczyka. Bejuk. Wbija tę piłkę Sierczyński. I co zrobią z tym zawodnicy Kotwicy? Wrzesień. I mamy kolejną zmianę. Tym razem w drużynie Zagłębia. Łukasz Tłumicz opuści boisko. Boisko opuszcza grający z numerem 31. Łukasz Tłumicz. A na jego miejsce z numerem 25 wejdzie Kamil Zalewski. W jego miejsce na placu boiska pojawia się grający z numerem 25 Kamil Zalewski. A od dla Kotwicy? 69. minuta spotkania. Rozpoczęta. Tak bardzo chcielibyśmy, żeby Kotwica to spotkanie wygrała dla nas. Byłaby to świetna zaliczka do tego, aby pozostać w drugiej lidze. Potrzebujemy tego. Jesteśmy skazani na to, aby tak naprawdę to spotkanie wygrać. Jeżeli nie, to zostaje nam mecz ostatniej szansy, o ile Puszcza z Kluczborkiem przegra. Ale to wszyscy wiemy doskonale, zdajemy sobie z tego sprawę tu na stadionie. Lisowski. Walczy tam Bejuk. Berg. Uspokaja trochę sytuację na boisku. Karol Rudziński, sędzia główny. I wznowi Szymon Gąsiński. Ten czas jest na korzyść gości. Nie ulega wątpliwości. Pokazał sędzia spalony. 70. minuta spotkania. I Soczyński do Lisowskiego. Bartosz Soczyński do Poznańskiego. Kasper Chruściński. Danilczyk i popełnił błąd. Ninkowicz z autu.
przywrócił się tam Dudek, ale dalej Poznański. Świechowski. Próbował tam podawać, ale wykupują tę piłkę zawodnicy Zagłębia. Poznański tam próbował jak taran. Markowski. Przewracał się ten Zalewski. Był faulowany. I niebezpiecznie, źle się dzieje, źle, a i ładnie to wybija Soczyński jeszcze. I przyłożył piłkę Sebastian Dudek. Zamieszanie pod bramką kotwicy. Leży tam jeszcze jeden z zawodników, gości, ale... Należy domniemywać, że arbiter główny po prostu doliczy dodatkowy czas do tego spotkania. Przeznaczony do tego, że zawodnicy uzupełnili płyny. Niech cały stadion śpiewa razem z nimi. Danilczyk. Wszyscy razem, jednym głosem. Nie próbował tam zagrać Soczyński, ale jest Soczyński, nie dobiegł. Tak, Świechowski. Jeszcze głośniej, zaczynamy. Zalewski. Wszyscy razem. Tak jest! Wszyscy wstają! Wszyscy wstają! Niebezpiecznie, proszę Państwa. Aj! Przestrzelił tę piłkę Sebastian Dudek, łapie się za głowę, ma sam do siebie pretensje. Wszyscy razem! Wszyscy! Świechowski próbował zatrzymać tę piłkę. Nie udało się, aut dla Zagłębia. Danilczyk do Marcina Skrzeszewskiego. Ach, gdyby udało się, proszę Państwa, strzelić tę bramkę. O niczym innym to nie marzymy, chociaż tę jedną. Nawet remis to dla nas coś ważnego. Soczyński. Rydzak. Rydzak do Soczyńskiego. Był tam faul.
76 minuta. Rydzak. I... Aj, zabrakło tego przyłożenia. Proszę... Zamieszanie w polu karnym. Zabrakło jednej nogi. Jednej nogi. Ale trzeba wracać. Kontratak Zagłębia. Wrzesień. Zalewski. Zalewski. I jest tam sam Skrzeszewski. Piłka do Rydzaka. Tomasz Rydzak. Ma tam pretensje Damian Kugiel. Czternaście minut do końca regulaminowego czasu gry. Wydaje się, że nie mamy chyba pomysłu na to, żeby pokonać obronę Zagłębia. Opłacamy ciężkie wypady zmęczeniem i błędami. Coraz większymi w obronie, widzimy to. A w ataku jesteśmy trochę nieskuteczni. Trzeba to zmienić, trzeba to przemyśleć. Być może będą jeszcze jakieś zmiany. Ale teraz jest Kugiel, Damian Kugiel. Damian Kugiel podniósł się tam. I Rydnak. Poznański. Świechowski. Tak, Tomasz Rydzak. I wykupuje tę piłkę Sierczyński. Główkuje Dudek. Zalewski do Ninkowicza. Ninkowicz do... Ninkowicz. Piłka wróciła od Września. Ninkowicz. Dalekie podanie do Września, ale... Artur Derbin pokazuje zawodnikom. Tutaj koledzy z Zagłębia pokazują nam, że to pan Robert Stanek pokazuje zawodnikom kierunki. O! Pan sędzia chyba troszkę się pomylił. To na głowę Świechowskiego wszedł zawodnik Zagłębia. I mamy zmiany, proszę Państwa. To, o czym mówiłem. Schodzi Kacper Chruściński. Konrad Korczyński. I mamy również zmianę. Wejdzie Konrad Zaradny. A boisko puści Jakub Arak. Gościom nigdzie się nie spieszy. Widzimy również, że mamy wzmocnienie w ataku po stronie Kotwicy Kołobrzeg. Kotwicy Kołobrzeg, boisko opuścili grający z numerem trzecim Kacper Chruściński i grający z numerem... I obie strony wzmacniają atak. Biegnie tam Kugiel, ale jest tam również Budek i wybija tę piłkę w kierunku stanowisk komentatorów. Rydzak za Uzy. 80. minuta spotkania, proszę Państwa. 10 minut na to, aby zremisować. I abyśmy mogli powiedzieć, że to spotkanie było udane. Nie jesteśmy jego faworytami, nie należy ukrywać, ale wierzymy w to do końca. Wierzymy, bo gramy do końca, co pokazało ostatnie spotkanie 2 tygodnie temu tutaj na stadionie miasta Sebastiana Karpiniuka. Że gramy do końca, gdy niektórzy opuszczali już boisko i była słychać wielką radość na trybunach. Wykopał tę piłkę Dudek.
ale jeszcze ofiarnie. Kotwica. Ucierpiał na tym zawodnik Zagłębia. Konrad Zaradny. Sędzia uspokaja atmosferę. Mają pretensje trenerzy Zagłębia. Soczyński do Poznańskiego, Poznański do Danielczyka, a ten do Świechowskiego, do Rydzaka. Ładnie, ładnie, dobrze, Rydzak. I polanie, chciałem powiedzieć, że doskonałe podanie, ale w locie przejął tę piłkę Korczyński i niecelnie. Świechowski, Korczyński, i ładne podanie, oj, proszę Państwa, świetne zagranie, Damian Kugiel zaskoczył, wydawać by się mogło, Szymona Gąsińskiego, miał to trudności z opanowaniem tej piłki. Ale zatrzymał ten strzał i niebezpiecznie biegnie Konrad Zaradny. Piłka pod nogami prześlizgnęła się Jakuba Poznańskiego i broni tego ten strzał Marcin Strzeszewski. Będzie rzut rożny. Nie spieszy się do jego wykonania. Sebastian Dudek, 84. minuta spotkania. Zalewski. Znowu kotwica. Poznański. 85. minuta spotkania rozpoczęła się. Dla nas ważne jest to, że Puszcza nadal przegrywa z MKS Kluczbork. Bo nawet jeżeli dzisiaj przegramy z liderem drugiej ligi, z Zagłębiem, to nadal mamy szansę na to, aby utrzymać się. Ale następne spotkanie będziemy musieli wygrać, aby wyrównać punkty z Puszczą. Mamy z nimi lepszy bilans i to spowoduje, że to my zostaniemy w drugiej lidze. Ale przydałby nam się chociaż tutaj ten jeden punkt. I nie ulega wątpliwości, że tej wygranej Zagłębie nie będzie chciało oddać. Wychodzi tam Marcin Skrzeszewski, wykopuje tę piłkę, walczy tam o nią Bejuk, Danielczyk, biegnie jeszcze do piłki Rydzak, dobiegnie, niemalże równocześnie opuścili boisko.
z autu Zagłębie. Lisowski do Korczyńskiego. Lisowski wrzuca i Tomasz Bejuk zbyt późno chyba to zobaczył. W każdym razie piłkę przechwycił Gąsiński i to on rozpocznie. Mamy kolejną zmianę. Boisko opuszcza Sebastian Dudek, a na jego miejsce wejdzie Przemysław Bizgała. 17. Sebastian Dudek, w jego miejsce pojawia się 88. minuta. 27. Przemysław Bizgała. Wszystko wskazuje na to, że to ostatnia zmiana w tym meczu. Już nie będzie czasu. No chyba, że coś jeszcze na czarną godzinę przygotowali nam trenerzy. Świechowski walczy, Rydzak. Tomasz Rydzak przewraca się tam, ale dalej do Świechowskiego będzie. Podanie nie. Aj, nie przychwycił tej piłki Bejuk. Soczyński do Korczyńskiego. Ach, Ninkowicz chyba podejrzewa, jak widziałem. Zalewski. Jest tylko Lisowski. Wraca Poznański. I powstrzymali tam. Rydzak. Bejuk do Rydzaka. Rydzak, ale nikogo tam nie było. Lisowski, oj, strzał tak w kierunku bramki, tak, tylko ponad bramką. 89. minuta spotkania. Już spoglądamy, jeszcze 10 sekund i minuta, 70 sekund do końca regulaminowego czasu gry. Nie chcą sobie utrudniać zawodnicy Zagłębia. Spokojnie operują piłką. Dla nich tak naprawdę to spotkanie na awans. Ninkowicz biegnie, ale jest tam też Korczyński, dlatego wybija tę piłkę. Soczyński wybije. Wybijają tam piłkę Skrzeszewski na połowie Zagłębia. I jeszcze Korczyński. Oj, nie w tym kierunku, proszę Państwa. Nie w tym kierunku. Aż 5 minut dolicza arbiter. 5 minut do regulaminowego czasu gry. Tomasz Rydzak. Główkował tam Przemysław Miazga z autu Kotwica. 5 minut.
Czy to będzie 5 minut na remis w tym spotkaniu? Bardzo byśmy tego chcieli! Rydzak. Bejuk. Spokojnie. Bardzo ładnie. Ropiejko. Ale poradził sobie z tym. Zresztą jak z wieloma innymi naszymi zagraniami Szymon Gąsiński. Wisowski. Nieporozumienie. Grać dalej. Danilczyk do Poznańskiego. Soczyński. Dośrodkowanie. Ach, wybił tam piłkę. Markowski. Jeszcze Korczyński walczy. Ładnie, ładnie. Przewrócił się. Jest tam Ropiejko. Korczyński. Tomasz Rydzak będzie musiał się sporo napracować, żeby z powrotem. I był faul. A jednak, tak jak mówiłem, to będzie kolejna zmiana. Proszę kibiców o sportowy, kulturalny doping. Tomasz Rydzak. Jest tam Bejuk, ale niestety znowu wbijają tę piłkę. Piłka z autu. Sędzia na razie nie pozwala na zmianę. Zmianę w Zagłębiu, w drużynie Zagłębia. Główkuje Kotwica. Ropiejko się tam przewrócił. Jedno uderzenie! Świechowski. Piłka na aut dla Kotwicy. Bejuk. Nie, nie, wyszła piłka. Bejuk, daleko. Co to nam da? Pięknie łapie Szymon Gąsiński. I chyba doznał jakiejś kontuzji. Wykopuje tę piłkę. Jeszcze jakiś serwis medyczny, proszę Państwa, ucierpiał tam Szymon Gąsiński. Jednocześnie mamy zmianę. Na boisko wejdzie Hubert Tylec. Nie widzimy tylko za kogo. Kolejna zmiana w zespole Zagłębia Sosnowiec. Boisko opuszcza gracę z numerem 9. Do końca zasądzonego meczu minuta tak naprawdę, a boisko opuszcza Mateusz Rzesień. I wznawiamy. Korczyński! Odbiła się piłka od Ninkowicza. Biegnie tam Tylec. Ma mnóstwo siły. Kotwica musi się wracać. Wraca także Strzeszewski. Tylec. I wykopuje tę piłkę Świechowski. Fantastyczne zachowanie Mateusza Świechowskiego. Ogromne emocje. Ogromne emocje na koniec tego spotkania. Dobiegł de facto rzecz biorąc końca. Doliczony czas gry, ale to sędzia decyduje. Czy
będzie to ostatnia akcja kotwicy, a może skuteczna akcja kotwicy. Chcemy w to wierzyć, Ropiejko. Piłka jeszcze na aut. Jeszcze gramy. Wybija Kugiel. Nie, zostawia piłkę Stoczyńskiemu. To może być ostatnia akcja tego meczu, proszę Państwa. Piłka głęboko. I przewrócił się tam. Aj, proszę Państwa, jeszcze próbuje. I kończy to spotkanie arbiter. Kotwica Kołobrzeg przegrywa 0-1, proszę Państwa, ale mecz też przegrywa Puszcza Niepołomica, a to oznacza, że dalej jesteśmy w grze, dalej walczymy o pozostanie w drugiej lidze. Wszystko odbędzie się, wszystko rozegra się, wszystko zadecyduje się na kolejnym i ostatnim spotkaniu. Musimy czekać do końca. Gdyby Kotwica Kołobrzeg wygrała, bylibyśmy pewni tego, że jesteśmy bliżej niż dalej. A tak, proszę Państwa, kolejna wielka niewiadoma w tym spotkaniu. Zawiedzeni zawodnicy Kotwicy, którzy wbijali się w bramkę Zagłębia, ale bezskutecznie. Cieszy się Zagłębie Sosnowiec. Dla nich to mecz na awans do pierwszej ligi. A my dalej walczymy o to, aby pozostać w lidze, w drugiej lidze. Dla Państwa spotkanie komentował Robert Dzięba, za kamerą Artur Pajor. Dziękujemy za to spotkanie i proszę Państwa, czekamy na kolejny mecz. Kłaniamy się ślicznie, do usłyszenia, do zobaczenia.